Cześć! W tym filmie pokażę Tobie, jak szybko i sprawnie odejmować od siebie liczby mieszane, a w zasadzie ułamki o tych samych mianownikach. Dla przykładu mamy 23 i 3 dwunaste, odjąć 11 i 4 dwunaste. Jak to wykonać? Wystarczy doprowadzić, abyśmy mieli większy licznik w pierwszym ułamku. A następnie będziemy mogli odejmować całości i liczniki ułamków. Jak to zrobić? Wystarczy, że ukradniemy tutaj jedną całość. Zostanie 22. I tą jedną całość pomnożymy razy mianownik, czyli 1 razy 12 plus 3, które jest tutaj oczywiście w liczniku już teraz. A to się równa 15. Proste, proste. Zatem przejdźmy do rozwiązania. 22, 15 dwunastych, odjąć 11 i 4 dwunaste. I teraz wystarczy odjąć całości. 22 odjąć 11 to 11. 15 w liczniku odjąć 4 w liczniku to 11. I w mianowniku 12. I koniec zadania. Nie da się już tutaj nic skrócić. Zobaczcie, jakie to proste. Bardzo szybki sposób na rozwiązywanie zadań, które w szkołach podstawowych są nawet w ćwiczeniach. Tak więc jeżeli będziecie mieli takie właśnie zadania z odejmowaniem ułamków, a w zasadzie liczb mieszanych, gdzie mamy całości i ułamki, to ten sposób jest naprawdę bardzo, bardzo szybki. Bez przekształcania naszych liczb mieszanych w ułamki i tak dalej. Więc myślę, że ten sposób jest naprawdę bardzo prosty. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Na przykład 8 i na przykład 4 21. Odjąć 3 i 7 21. Dokładnie ta sama metoda działania. Ósemkę tutaj zmniejszymy na siódemkę i tą jedną całość mnożymy razy 21, czyli 1 razy 21 plus te 4, które tutaj mamy, czyli 25. Oczywiście 21 minus 3 i 7 21. I tutaj kończymy całe zadanie. 7 odjąć 3, 4, 25 odjąć 7, 18 i w mianowniku 21. Czy tutaj coś możemy skrócić? Przez 3 dałoby się skrócić. 18 przez 3, 21 przez 3 dałoby się, czyli byłoby 4 i 6 siódmych. Bo tu i tu możemy przez 3. Zgadza się, 6, 6, 12 i 6, 18. I to jest wynik. Bardzo prosto i szybko możemy w ten sposób odejmować ułamki, a w zasadzie liczby mieszane.